Podsumowanie minionej nocy w NBA w przerwie na żądanie zaczynamy od spotkania Chicago Bulls z Boston Celtics, w którym gospodarze musieli sobie radzić bez kontuzjowanego Derricka Rose'a. Byki pokazały jednak, że to wcale nie musi być wielkim problemem i życie pozarousowe jak najbardziej istnieje. Co prawda po pierwszej kwarcie to Celtics prowadzili 6 punktami, ale w drugiej odsłonie na parkiecie rządzili już tylko gospodarze. Ekipa z Chicago wygrała tę część gry 26-11, dzięki czemu schodziła do szatni z prowadzeniem 44-35, a to wszystko było możliwe dzięki bardzo dobrej grze trójki Luol Deng, Joakim Noah i Carlos Boozer. Ten tercet dobrze bawił się także po przerwie, bo już na początku trzeciej kwarty Bulls osiągnęli największą w tym spotkaniu, była aż 16-punktową przewagę i wydawało się, że wszystko jest już jasne. Niespodziewanie jednak od tego momentu do gry powrócili Celtics, którzy jeszcze w tej samej odsłonie zniwelowali straty do zaledwie 1 punktu, a po pierwszej akcji czwartej kwarty wyszli nawet na minimalne prowadzenie. Taki przebieg wydarzeń na parkiecie zmierzał do zaciętej końcówki, ale zamiast tego w połowie decydującej odsłony Bulls zdobyli 12 punktów bez odpowiedzi i wtedy już naprawdę zakończyli wszelkie emocje w tym spotkaniu. O sukcesie Bulls zadecydowała przede wszystkim gra wspomnianej już wcześniej trójki, Boozer, Noah Deng. Boozer miał 23 punkty i 15 zbiórek, a Noah 15 oczek i 16 zebranych piłek, a takiego double-double jakiegokolwiek duetu Bulls nie widziano od 26 lat. Natomiast Luol Deng pod nieobecność Derricka Rose'a zamienił się w prawdziwego kreatora, bo oprócz 23 punktów miał 10 kluczowych podań, co oznacza, że po raz pierwszy w swojej karierze w drugim kolejnym meczu miał podwójną liczbę asyst. Bulls Celtics 89-80. Gerald Wallace, Blake Griffin, a może Chris Paul, to były potencjalne gwiazdy spotkania Portland Trail Blazers kontra Los Angeles Clippers, ale przynajmniej w pierwszej kwarcie tę trójkę pogodził Nicolas Batum. Francuz w inauguracyjnej ćwiartce trafił 6 ze swoich 7 rzutów i z 15 punktami był liderem Blazers, którzy prowadzili 27-22. W drugiej kwarcie także wszystko układało się po myśli gospodarzy, którzy zwiększyli swoją przewagę do 11 oczek, a to wcale nie był jeszcze szczyt możliwości ekipy Blazers. Na początku trzeciej odsłony koszykarze z Portland osiągnęli największe, bo aż 18-punktowe prowadzenie i w zasadzie nawet najwięksi pesymiści zgromadzeni w Rose Garden nie pomyśleliby, że ich drużynie może stać się jeszcze coś złego. Przy tak dużej przewadze gospodarze jednak wyraźnie się rozluźnili i do ataku ruszyli goście, bo Clippers do momentu rozpoczęcia decydującej kwarty zmniejszyli dystans dzielący ich do Blazers do 8 oczek. Było to możliwe dzięki dobrej grze Blake'a Griffina, który już wtedy miał 21 punktów i 13 zbiórek i to on wydawał się być dla gości jedyną deską ratunku, tym bardziej, że fatalnie grał Chris Paul, zaliczając do tego momentu zaledwie 1 asystę, a co najgorsze nie miał na swoim koncie nawet punktu, bo spudłował wszystkie 7 rzutów. Rozgrywający Clippers jednak najwidoczniej wie, że prawdziwych koszykarzy poznaje się po tym, jak kończą, a nie jak zaczynają, bo w ostatniej odsłonie Paul zaprezentował się z zupełnie innej strony. Zawodnik gości brał udział jako asystent lub strzelec w aż 7 z 8 udanych akcji swojej drużyny i to właśnie dzięki niemu Clippers na 3 minuty przed końcem wrócili na 4-punktowe prowadzenie. Taką też przewagę drużyna z Los Angeles utrzymywała jeszcze na 18 sekund przed końcem meczu, ale wtedy piłka była w posiadaniu gospodarzy i przy próbie wsadu sfaulowany został Wesley Matthews. Zawodnik Blazers trafił pierwszy osobisty, ale drugi przestrzelił, co w połączeniu z udaną zbiórką w ofensywie dało drużynie z Portland szansę na doprowadzenie do dogrywki, ale rzut Matthewsa nie znalazł swojej drogi do kosza i gospodarze tym samym przegrali na własnym parkiecie już 4. kolejny mecz. Blazers Clippers 71-74. It is the Trailblazers' fourth consecutive home loss. Natomiast w ostatnim z dzisiejszych spotkań, nie mogący wygrać od 5 meczów koszykarze Indiana Pacers rywalizowali z New Jersey Nets, którzy ponieśli 7 kolejnych porażek. Jasne było zatem, że po tym spotkaniu któraś z drużyn przerwie fatalną passę, choć z tą jasnością nie ma co przesadzać, szczególnie że w drugiej kwarcie na chwilę zgasło światło. Po chwilowych problemach technicznych koszykarze powrócili do gry, która była niezwykle wyrównana, bo do przerwy mieliśmy remis po 50, a po 3 kwartach 1 punktem prowadzili Nets i wszystko miało się zatem rozstrzygnąć w decydującej odsłonie. 4. kwartę lepiej rozpoczęli Pacers i praktycznie przez cały czas jej trwania byli o 3 czy nawet 4 celne rzuty do przodu, dzięki czemu mogli spokojnie kontrolować przebieg spotkania. Spotkania, w którym bohaterem był Danny Granger, bo gracz Indiany Pacers trafiając połowę ze swoich 20 rzutów z gry zdobył 32 punkty. Pacers Nets 93-88.
Oprócz emocji na parkiecie mieliśmy dzisiaj także trochę zabawy przy okazji wyboru zawodników do meczu debiutantów i drugoroczniaków podczas weekendu Gwiazd w Orlando. W spotkaniu, które odbędzie się w przyszły piątek, nie będzie dotychczasowego podziału ze względu na doświadczenie w NBA, a naprzeciwko siebie staną drużyny wybrane przez Shaquilla O'Neala i Charlesa Barkleya. Dwaj koszykarze wybierali najpierw po 8 graczy, a potem ich składy dopełniły jeszcze dwóch zawodników wylosowanych na ślepo. Zespół O'Neala to Blake Griffin, Jeremy Lin, Ricky Rubio, Greg Monroe, Markieff Morris, Kemba Walker, Landry Fields, Norris Cole, Brandon Knight i Tristan Thompson. A skład Barkleya tworzą Kyrie Irving, DeMarcus Cousins, Paul George, Derrick Williams, Marshawn Brooks, John Wall, Gordon Hayward, Thiago Splitter, Kawhi Leonard i Evan Turner. Spotkanie najmłodszych graczy NBA odbędzie się w przyszły piątek na początek weekendu gwiazd, a na koniec w niedzielę oczywiście mecz wschód kontra zachód, ale w tak zwanym międzyczasie, czyli w sobotę, odbędą się konkursy i znamy już uczestników tych dwóch najważniejszych. W konkursie trójek wystąpią Ryan Anderson z Orlando Magic, Kevin Love z Minnesota Timberwolves, Joe Johnson z Atlanty Hawks, Anthony Morrow z New Jersey Nets, a także dwóch graczy Miami Heat, Mario Chalmers i obrońca tytułu James Jones. Natomiast w konkursie wsadów udział wezmą Chase Budinger z Houston Rockets, Iman Shumpert z New York Knicks, Paul George z Indiana Pacers i Derrick Williams z Minnesota Timberwolves. Cała czwórka zamiast w dwóch rundach, jak to było dotychczas, rywalizować będzie tym razem w jednej, w której każdy z uczestników wykona po 3 wsady, a zwycięzcę wybiorą kibice. Na dziś w przerwie na żądanie to wszystko, a na kolejną zapraszam już w weekend.